Już niedługo, właściwie dni można odliczać, rozpocznie się festiwal, który jest już znany poznaniakom, ale przede wszystkim znany jest miłośnikom tanga. To międzynarodowy maraton tanga La Endorfina. No i z tego tytułu także u nas dzisiaj goście w studio pani Agata Czartoryska i pan Michał Kaczmarek, czyli organizatorzy tegoż festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to miło tak już po raz kolejny widzieć i miło tak po raz kolejny wracać w ogóle do tego tematu, bo to impreza, która się ukorzeniła, która jest lubiana i która ma tak zwany ciąg dalszy, który nastąpi? Nastąpi 14 października, a więc dosłownie już za równy tydzień, w tym samym miejscu w Izbie Rzemieślniczej Wielkopolskiej, Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Czyli tam jest spora przestrzeń do tego, aby pójść w tango i potańczyć. Pójść w tango. Zdecydowanie jest to chyba jeden z największych parkietów w Poznaniu, bo ma ponad 400 metrów. I tak jak powiedziałaś, no, zakorzenił się ten maraton w przestrzeni kulturalnej Poznania. W zeszłym roku był pierwszy, taki trochę na próbę, taki trochę test. Przyjechało ponad 200 uczestników. W tym roku jest ich jeszcze więcej. A się zmienia się w tym roku, bo czasami pierwsza edycja jest taką testową, sprawdza się, co fajnie wychodzi, co można poprawić, kogo zaprosić, co zmienić, zatem przyjęło się i będzie schemat zachowany? Jakby tak, forma pozostaje ta sama, liczba DJ-ów też, bo będzie aż 11 DJ-ów z całego świata w zasadzie, od Argentyny po Włochy i Hiszpanię. No to dobrze, to przypomnijmy tym, którzy nie tańczą, którzy nie wiedzą, na czym to polega, co to jest dokładnie. Maraton, jest to maraton no, tango argentyńskiego, czyli tango, jak wiemy, to przepiękna muzyka i przepiękny taniec, który wywodzi się głównie z Argentyny. Jest to taniec użytkowy, taniec dla wszystkich, tańczyć może każdy bez względu na wiek, również bez względu na narodowość, ponieważ tak naprawdę w tango komunikujemy się językiem tanga, czyli językiem ruchu, językiem ciała. Na takim maratonie, który jest międzynarodowy, będzie wiele osób, no nie tylko z Polski, także będzie tak, że na parkiecie spotka się para, która nie mówi tym samym językiem i wcale nie musi, bo po prostu przestajemy myśleć, zaczynamy czuć i tańczymy, wsłuchujemy się w partnera. I tańczymy, tańczymy i jeszcze raz tańczymy. Tańczymy tak, ponad 40 godzin. Tak. No właśnie, łącznie. Bo stąd ten maraton, 42 by się przydało. A chyba wychodzi 43. Wychodzi, bo liczyliśmy, że jest 42 dosłownie. Czyli taki dystans tak, maratoński dosłownie. Zostanie właściwie pokonany może w troszeczkę innej formie. To jest tak, że uczestnicy przychodzą, dołączają, bo jakaś ciągłość musi być, czy każdy pojawia się i tańczy, że tak powiem, aż nogi odmówią już posłuszeństwa? Zasadniczo jest tak, że uczestnicy, którzy przyjeżdżają na maraton, jakby mierzą siły na zamiary. W większości są to już wyjadacze maratonowi, więc bardzo dobrze wiedzą, jak się do tego przygotować, ile mieć par butów na zmianę. I pasjonaci, więc są tacy, którzy faktycznie przychodzą o godzinie 19 i jak zaczną w piątek o 19, to skończą w sobotę o 6 rano, prześpią się i wrócą. Tak samo w niedzielę, aż do poniedziałku. To ja otwieram naprawdę coraz bardziej oczy ze zdziwienia, teraz może to widać, bo nie wyobrażam sobie tańczyć tak długo. Trzeba chyba kochać po prostu tango strasznie mocno. Tym bardziej, że jest to taki taniec, który nie męczy tak bardzo fizycznie, to znaczy można spokojnie, nie mając jakiegoś niezwykłego zasobu energii fizycznej, tańczyć przez wiele godzin i to wiele godzin z różnymi partnerkami i partnerami. A dobrze, ale to jest też taniec, który mimo wszystko ma jakąś technikę, jakąś choreografią, no i też po jakimś czasie coś się czuję, no. W tangu nie ma choreografii, jest całkowicie improwizowany. Jest pewna sekwencja ruchów, pewna baza. I po prostu się podąża. Także w zależności od tego, jaka akurat gra muzyka, ile jest miejsca na parkiecie, czy można się przemieścić mniej lub bardziej, no to naprawdę to jest zupełna improwizacja, więc nie trzeba za dużo myśleć, tylko po prostu czuć i przez to też nie męczy. A muzyka, wspomniał pan o DJ-ach, czyli grają też naprzemiennie jeden za drugim? Tak, DJ-e grają i się zmieniają co około 4 godziny. Jakby każdy z nich buduje atmosferę, tą energię parkietu zachowuje. I co więcej, w tym roku mamy takie dwa wydarzenia dodatkowe. Pierwszy z nich też jest związany z muzyką, bo podczas maratonu w sobotę zagra nam na żywo do tańca La Vita, zespół skądinąd znany. Tym bardziej, że dzień później, w niedzielę, naprzeciwko maratonu w Teatrze Muzycznym będzie premiera spektaklu Idę w tango
z Karoliną, Agnieszką, Karoliną Różańską w roli głównej, gdzie też gra notabene La Vita. I ten taki trochę bardziej spektakl, prawda? Taka opowieść już przy użyciu, że tak powiem, jest tanga. Tak, to jest spektakl pełni. Czyli tak, tango w dwóch odsłonach poniekąd. Tutaj tanecznej, a tutaj takiej bardziej dramatycznej, powiedzmy, bardziej teatralnej prawie, że... Tak, i przez weekend Poznań staje się centrum tanga argentyńskiego w Polsce, bo mamy właśnie to tango w wielu odsłonach i w niedzielę także, ponieważ... Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, szczególnie też tych nietańczących, ponieważ maraton jest adresowany do ludzi już tańczących tango, potrafiących zrobić więcej niż jeden krok na parkiecie. Natomiast chcemy, żeby był to czas otwarty i w niedzielę o godzinie 12 otwieramy na godzinę drzwi maratonu dla ludzi z zewnątrz. Organizujemy tango libre, lekcję darmową tanga. Może przyjść każdy. Aha, spróbować, czyli... później mamy nadzieję pozostać w tangu. Tak, o 12 w niedzielę gratisowa, pokazowa lekcja tanga, na którą czyli może przyjść każdy. Czyli wcześniej na to wszystko trzeba się po prostu niejako zapisać, kupić bilet. Zapisać, zarejestrować, mieć świadomość, że jest to maraton dla ludzi tańczących tango, a kto jeszcze nie spróbował, ten może spróbować w niedzielę o godzinie 12. I wtedy można po prostu przejść. A Poznań mi się, tak muszę powiedzieć, bardzo z tangiem to kojarzy, bo wydaje mi się, że sporo osób pokochało ten taniec. Tak, nasze środowisko coraz bardziej się rozwija, mamy już w zasadzie kilka festiwali, coraz więcej par tańczących, coraz więcej milong, czyli tych użytkowych wydarzeń, nazwijmy to imprez tangowych, gdzie spotykamy się niemalże codziennie, żeby tańczyć. No i plusem jest chyba też to, że no chociażby na milongi, tudzież no może na maraton, można czasami przyjść samemu, bo na przykład znajdzie się gdzieś partner czy partnerka. To nie jest tak, że trzeba tylko tańczyć ze swoim partnerem, można się też tam czasami... No nawet trzeba. Nawet na tym to polega, że tańczy się przez cały wieczór, przez taką milongę z bardzo wieloma partnerami. Także tańczy się w tandach, czyli tu nie ma zazdrości żadnej. Na parkiecie. No nie, znaczy nie powinno być, no jest to taniec piękny, także raczej nie. No sama przyjemność tańczyć z różnymi osobami, można kogoś nowego poznać, no ale głównie chodzi o to, że z każdym również tańczy się inaczej. Tak? Każda partnerka z każdym partnerem będzie tańczyła inaczej i to jest takie magiczne też. Tak? A tę zmysłowość tańca doceniają bardziej osoby, powiedzmy, w dojrzalszym wieku, czy w młodzi ludzie, tacy bardzo, bardzo młodzi, nastolatkowie czy dwudziestoparolatkowie też tańczą, się pojawiają? Szczerze mówiąc, tutaj nie ma barier wiekowych. Tango tańczą ludzie od 18 do 80, 90 lat. Jedna z najstarszych tanger w Buenos Aires, Blanquita, ma chyba 93 lata i całkiem doskonale sobie radzi. Jakby to jest taniec ludzi dojrzałych tutaj, w sercu. To znaczy... Trzeba dojrzeć do tanga w sobie, ale to nigdy nie współgra z wiekiem. I faktycznie, tak jak Aga powiedziała, na parkiecie się spotykamy niezależnie od wieku, zawodu, przyzwyczajeń. Mamy wspólną pasję. A co wyróżnia osoby, które dobrze, ciekawie tańczą? Jest coś takiego? Można coś wyłapać, patrząc na przykład na jakąś parę? No, przypuszczam, że profesjonaliści to bardziej widzą, ale... Co jest takiego charakterystycznego, co się wyłapuje, powiedzmy, i docenia najbardziej? No najbardziej chyba emocje, bo no, każdy może nauczyć się jakichś ruchów, czy kroków, czy techniki, a to, co na przykład mówią fotografowie, którzy fotografują pary tańczące, to mówią, że widać, kto ma w sobie emocje i je wyraża, a kto po prostu nie. No ale to chyba tak jak ze wszystkim. Więc najpiękniejsze to to, jak widać, że ta para, bo to nie musi być mężczyzna i kobieta, tak? Mogą tańczyć razem mężczyźni, zresztą tak pojawiło się tango w ogóle, czy kobiety. I między nimi coś musi się dziać, tak? Albo jakaś siła, jeżeli są to mężczyźni. Albo no, w parze emocje między mężczyzną a kobietą, no bo odpływamy wtedy, przestajemy myśleć i tylko czujemy. I to jest coś, co widać. No i tango chyba mimo wszystko jest też, bywa czasami zróżnicowane w zależności od muzyki, prawda? Tym bardziej współcześnie można też zaproponować jakąś inną aranżację, interpretację. Czyli te emocje, mimo że cały czas gdzieś namiętne, to one są też w różnej skali. Oczywiście. No, maraton La Endorfina jest maratonem tanga tradycyjnego, a więc tej muzyki sięgającej źródeł, złotej ery tanga, a więc utworów, które mają nierzadko po 100 lat już. Natomiast faktycznie nowe aranżacje, szczególnie tych starych utworów, są genialne. Wspomniana La Vita świetnie teksty i piosenki Hemara zaaranżuje
i to wciąż będzie tango tradycyjne, ale w takiej nowej, świeżej odsłonie. No to drodzy Państwo, pozostawiamy albo stawiamy przed Państwem propozycję. Proszę z niej skorzystać. Nie wiem, czy jeszcze można, ale pewnie jeśli chodzi chociażby o koncert ten towarzyszący, tudzież lekcje, warto. Ta lekcja 12 w niedzielę, to zapraszamy wszystkich. Jeżeli ktoś chce dołączyć na maraton już tańczący też, oczywiście może w dalszym ciągu. Tak, zapraszamy na naszą stronę internetową www.laendorfina.pl. No i drodzy Państwo, przyjdźcie na Tango Libre w niedzielę o 12. Poczujcie namiętność, emocje i dajcie się ponieść w tańcu. Warto, my się też pewnie pojawimy, bo wiem, że byliśmy chyba w zeszłym roku. Pokażemy Państwu, jak to wygląda, a jest to naprawdę ciekawa rzecz, więc proszę spróbować. Bardzo dziękuję. Pani Agata Czartoryska, Michał Kaczmarek byli Państwa moimi gośćmi.